Wiele pań zadawało sobie dziś pytanie, jak powinien wyglądać makijaż oraz fryzura w Andrzejkowy wieczór. Zdaniem specjalistów w tym sezonie powinien królować kolor śliwkowy. Fryzjerzy, styliści i wizażyści mają pełne ręce roboty. Wszystko po to, abyśmy podczas Andrzejkowej nocy wyglądali olśniewająco. Nasz rekonesans rozpoczęliśmy od salonów fryzjerskich. Fryzury będą bardzo rozbudowane, czyli przede wszystkim bardzo dużo loków, bardzo ładnie i wysoko wyczesane. Koki będą w kształcie tak zwanego irokeza, czyli leciutko zwrócone do góry, plus włosy wyprostowane częściowo z przodu, ale ten dół będzie taki mocno rozwiany i wywinięty lekko na zewnątrz. Wybierając się na bal czy prywatkę, koniecznie musimy mieć suknię w kolorze śliwkowym, makijaż również. W tej jesieni generalnie będą królowały usta. Wybieramy pomadki od jasnych beży poprzez czerwienie i mocne śliwki. Także mocnym akcentem jest zabawa właśnie w kolor ust. Tutaj są bardzo dobre czerwienie dla brunetek i takie właśnie złamane śliwki i beże dla blondynek. Pamiętajmy jeszcze o jednym, że podczas zabawy andrzejkowej nie może też zabraknąć wróżb. Wieczór z kulturą zapewnili organizatorzy pierwszych barokowych zaduszek w Grodowcu. Wszystko to w zabytkowej scenerii Sanktuarium Matki Bożej. W nawach kościoła pokazano także wystawę śląskich malarzy barokowych. To nietypowe wydarzenie kulturalne w gminie Grębocice miało przede wszystkim promować zabytkowe sanktuarium. Te rzeczy są nierozerwalne ze sobą, bo Grodowiec był, jest i będzie perłą ziemi grębocickiej, a zapewne nie tylko grębocickiej. A jest co promować. Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu jest przez znawców uznane za barokową perełkę Dolnego Śląska. Zainstalowano bardzo szybko figurę Matki Bożej, którą dzisiaj możemy podziwiać. Ona jest z przełomu XV-XVI wieku, o pięknych cechach gotyckich. No i oczywiście Księga Cudownych Uzdrowień z 1670 roku mówi nam o kilkudziesięciu uzdrowieniach potwierdzonych przez ówczesnych medyków. Wieczór rozpoczął wernisaż śląskich malarzy barokowych. Są to kopie bardzo dobrze wykonane w takiej ciekawej technice, kopie obrazów, które zostały też napięte na Blade Ram, więc mają też stworzyć takie właśnie jakby iluzje obrazów sztalugowych. Kopie malarzy śląskich, właśnie czynnych tutaj przed 300 laty, przede wszystkim Michaela Leopolda Wilmana, najsłynniejszego malarza tego regionu zwanego śląskim Rembrandtem, a także wielu innych malarzy. Ciekawe, że wciąż nierozpoznanych, których twórczość po prostu często jest traktowana jako dzieła anonimowe. Gwoździem programu był koncert na dwa nieco zapomniane instrumenty – klawesyny. To jest taka prababcia fortepianu. Zresztą bardzo przypomina fortepian z zewnątrz. Jego mechanizm tylko różni się od fortepianu tym, że struny są szarpane, tak jak gitarzysta szarpie struny gitary palcem lub paznokciem, tak struny klawesyny są szarpane piórkiem. Ławy sanktuarium były wypełnione po brzegi. Organizatorzy już zapowiadają podobne wydarzenie w przyszłym roku.